No cześć, cześć, witajcie do was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Pet Simulator 99 Roblox. Słuchajcie, ponieważ dostaliśmy kilka naprawdę ciekawych leaksów, ciekawych wycieków dotyczących nowego update'u, który będzie zawierał ze sobą nowy świat. Dokładnie tak, słuchajcie, nowy świat i dzisiaj wam powiem co na ten temat, jak będzie wyglądał ten nowy świat, jak on się będzie nazywał, co póki co dostaliśmy. I tak, screen właśnie z tego nowego świata został zlikowany przez hacker. Prawdopodobnie, nie wiem, jeszcze się bardzo jakoś nie doszukiwałem, ale z tego co właśnie było mówiono, to właśnie został zlikowany przez jakiegoś hakera, który się jakoś tam włamał, nie wiem, i zdobył to zdjęcie, więc dzisiaj wam je pokażę. Jednakże zacznijmy może od początku tych podstawowych leaksów, jakie dostaliśmy ogólnie od twórców, a jest na przykład jedna wiadomość od jednego dewelopera, która teraz wam się wyświetla i mówi ona, że Scavenger Hunt Mystery tickets have been claimed. Don't worry if you didn't get one, the hunt has just begun. Co znaczy, że w nowym update'cie będą następne scavenger hunty. Czyli jeżeli nie zdobyliście mystery ticketów teraz, tak jak na przykład ja, no to w następnym update'cie będzie kolejna szansa, żeby sobie taki mystery ticket zdobyć. Więc kolejną rzecz, jaką dostaliśmy od twórców na Big Gamesie, jest to wiadomość cut. Tak, jest to dosłownie sama wiadomość cut i następna jest to unfollow if you don't agree, czyli odobserwujcie, jeżeli się nie zgadzacie. Więc dużo nam to nie mówi, jednakże są pewne teorie, że właśnie będzie miała to jakiś związek z nowym Scavenger Huntem, albo także część osób sugeruje, że będzie miał to, że ma to związek z nową miniaturką Pet Simulator 99, która, jak mogliście zauważyć, z poprzedniej miniaturki, gdzie widzieliśmy dużo tutaj różnych zwierzątek na miniaturce, mamy samego kota, więc nie wiem, czy to sugeruje nam, że teraz miniaturki Pet Simulator 99 się zmienią. Kto wie, nie wiadomo co Preston ma w głowie, ale mówię wam wszystko, wszystkie informacje, co dostaliśmy. No i przejdźmy do najciekawszej informacji, czyli nowego, słuchajcie, świata. Nowy świat, który prawdopodobnie będzie się nazywał Tech World. Nie dostaliśmy jeszcze do końca informacji o nazwie, jednakże tak prezentuje się screen właśnie zrobiony przez hakera, który na jakimś sposobem zrobił to zdjęcie i nam wysłał. Więc tak prezentuje się nowy świat, no bardzo przypomina Tech World właśnie z Pet Simulator X'a. Oraz też dostaliśmy informację na temat nowej waluty, która będzie też wyglądać tak samo jak na Tech World w PSX-ie. No póki co, tak się słuchajcie, prezentują te leaky, jakie dostaliśmy. Jeżeli dostaniemy coś więcej, to oczywiście dam wam znać, ale no póki co to jest na tym. A słuchajcie, bo teraz na ekranie wyświetlałem się zwycięzca konkursu z poprzedniego odcinka, więc gratulacje, już ci wysyłam tą nagrodę, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie losowanko na jednego Charmstone'a, więc jeżeli chcecie go wygrać, napiszcie w komentarzu hasło leaks i swój link w Roblox, że mógł wam wysłać oczywiście w mailboxie, które są zbugowane i pomimo tego, że pokazuje mi, że niby dostałem prezent, to nic nie dostałem, więc dzięki go. Więc gratulacje. O, proszę bardzo, gratuluję, więc mówię, jeżeli chcecie coś wygrać, no to zostawcie łapkę w górę, suba obowiązkowo, no i komentarz, tak jak mówiłem, z hasłem i ze swoim nickiem z Robloxa. Także zapraszam was na livestreamy, na których także sobie coś losujemy. No i co, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa i cześć, siema.